Witam Państwa serdecznie w odcinku z cyklu Garaż Dexa. Słuchajcie, dzisiaj zaprezentuję Państwu tego małego szkraba. Jest to Light MK6C. Słuchajcie, lekki czołg brytyjski drugiego tieru, premium. Słuchajcie, a jego pancerz to, zaczynając od samego spodu, mamy tutaj 11 mm, później mamy 14 mm, później mamy pierwszy taki prawy skos płyty, jak patrzymy na niego z przodu, jest to 11 mm, tutaj jakaś taka pozycja kierowcy 14 mm, ten płaski pancerz, tutaj lewa strona 11 mm aż do samej góry, bok pojazdu, widzę tutaj góra to 13 mm, zaś dół jak gdyby od linii gąsienic, o może nawet o tak, od połowy, nawet nie od linii gąsienic, tylko ten tutaj taki fragment u góry 13 mm i od osi tej przedniej linii, tak, od przedni kółek, jak gdybyśmy pociągnęli kreskę, zaczyna się już pancerz 11 mm, a gąsienice i zawieszenie tutaj traktujemy jako pancerz warstwowy 5 mm. Słuchajcie, miejsce na wrzutkę tutaj dla artylerii to jest 4 mm, jakby nie było, tył pojazdu mamy tutaj 6 mm i spód również 6 mm. Co się tyczy wieży, mamy tutaj pierścień taki pod wieżą, który ma 14 mm, widzę dookoła. Później mamy pancerz koło jarzma, jest to również 14 mm. Tutaj jedynie na tym skosiku znajduje się też 11 mm. Też 11 mm, zaś dookoła, jak i wieża, jest to 14 mm. Samo jarzmo, mamy tutaj jakąś delikatną warstwówkę 14 mm, w niektórych miejscach 14 plus 14, ale to dookoła, nie w tym tutaj przestrzale. I tutaj oczywiście przy karabinie mamy pancerze warstwowe 14 plus 14. No bardzo mało tego miejsca, gdzie możemy złapać za zero. Jedynie może tutaj coś się uda, ale raczej wątpię. Cały pancerz wieży, widzę bok 14 mm, tył 11 mm, zaś góra, jakby chciał tutaj ktoś wrzucić 3,5 mm. Na końcu zaś widzę, że znowu na tej całej powierzchni występuje pancerz 11 mm. No i ewentualnie, jakby ktoś bardzo chciał być precyzyjny i wbić się w te garnuszki, no to jest 11 mm. Ale raczej nie polecam tutaj strzelać, tylko w światło czołgu. Zapraszam Państwa do garażu, aby pokazać Państwu tego małego szkraba. Słuchajcie, ta malutka pchełka jest bynajmniej na pewno ze swoim super magazynkiem postrachem pierwszych tierów. Co się tyczy dwójeczek, też może powalczyć. No, z trójkami już nie bardzo, gdyż dysponuje tylko niestety zwykłą amunicją PP. A mianowicie mamy tutaj działko, które posiada 40 pocisków w magazynie, 0,14 czas ładowania pomiędzy strzałami, 18 sekund czas pełnego przeładowania, mamy średnią penetrację niestety tylko 27, słuchajcie, a średnie uszkodzenia to 9, nasz DPM to 921, 0,52 rozrzut na 100 metrów, 400 metrów zasięg strzału, czyli powyżej naprawdę nie starajmy się strzelać, bo jest to na darmo. 1,5 sekundy czas celowania. Będziemy tutaj poruszali się załogą trzyperkową z braterstwem i kamuflażem. Przepraszam, standardowe moduły zamontowane na tym pojeździe to, które polecam, to ulepszona wentylacja, powłoka antyrefleksyjna i ulepszony system naprowadzania. Jeszcze sobie sprawdzę tutaj, jak to wygląda. Tak, tylko 400 pocisków. Jakoś chyba z tego, co pamiętam, nigdy mi się nie skończyły. Słuchajcie, pojazd posiada opuszczanie działa minus 10 do góry plus 37. To jest bardzo dobrze. Mamy tutaj dzięki załodze i modułom czas celowania skrócony do sekundy i 25. 0,48 rozrzut na 100 metrów. A nasz DPM podniósł się do 952. Mamy 150 punktów wytrzymałości. Nasz silniczek to 88 koni i niestety 20% prawdopodobieństwo zapalenia się. No, na szczęście niskie tyry bardzo rzadko się podpalają. Co daje nam 16,3 mocy na tonę.
Pojeździk potrafi się rozpędzić do prędkości 52,5 km na godzinę, 20 do tyłu i w miarę pozytywnie się obraca. Posiadamy tutaj przyjemny kamuflaż 2664. Z bazowego wieży mamy 300 metrów zasięgu widzenia. Tutaj tragedii nie ma, oczywiście mogłoby być lepiej, ale tragedii nie ma. I suma summarum mamy 344 zasięgu widzenia. Zobaczmy, jak ten szkrabik sobie radzi na polach bitew. Czasami co pewien czas w sklepie premium pojawia się pojazd z dodatkowymi takimi 30 dniami premium, który możemy zakupić. Absolutnie jest to sympatyczna oferta i właśnie do niektórych takich ofert dołączony jest właśnie taki malutki pojazd. O tych pojazdach też będziemy mówili, będziemy je pokazywać. Niektórzy są ciekawi takich pojazdów. Ja zresztą, jak wielu graczy, których znam, czasami, a nawet bardzo często korzysta z takich pojazdów, aby tak zwanie odreagować na niskich tierach, powygłupiać się bez straty jakiejś majestatycznej, gargantuicznej liczby kredytów, gdyż te pojazdy praktycznie zawsze wychodzą na plus, no chyba że niektóre z nich posiadają amunicję premium, z której należy korzystać, wtedy puszczają nas tak naprawdę z torbami, ale fan z takich rozgrywek jest wyborny. Słuchajcie, my tutaj pojedziemy na killa, mamy same drugie tiery. Jak widzicie, mobilność, rozpędzanie tego pojazdu jest mozolne. I jeżeli chodzi o magazynki, to właśnie jest długi reload. Mamy tych pocisków, widzicie, sporo w kasetonie. 0,1 sekunda pomiędzy. Oj, no tutaj wymaga wiele do życzenia. Jedziemy. Ojej, takich rzeczy nie wolno robić tatusiowi. Tak to właśnie wygląda. Jadę. Troszeczkę deprymuje mnie takie strzelanie tutaj. Tak, na swojej drodze możecie Państwo spotkać taką właśnie bestię jak M2 Lite, który Was poszarpie i tak zwanie rozpieprzy jak jaszcząb kurę. Widzimy się przy wynikach bitwy. Full złoto na złoto. Profesjonalista. Bardzo, bardzo szybka bitewka, absolutna miazga. Słuchajcie, zostaliśmy roztrzepani. Kompletnie mizerny wynik. Tutaj klasyfikacja drugi od końca. Mamy tutaj, patrzcie, zadaliśmy 15 obrażeń. Udało się. Słuchajcie, zablokowanych przez pancerz 24 i wykryte pojazdy przeciwnika 2. Słuchajcie, dostaliśmy 2734 kredyty, czyli z torbami ten pojazd nas nie puści. Zobaczymy, jak szalik, na szczęście. O, zajączek. Zajączek jest dobry. A jeszcze coś? Jej, psina, jedziemy. Dobrze. Zobaczymy, może teraz będzie lepiej. No, słuchajcie, pojazd ten nie posiada amunicji premium, więc nasze przebijanie tymi pociskami naprawdę bywa czasami mizerne. Umówmy się, że pojazd, który spotkaliśmy, no rządzi na drugich tierach. Kara. Znowu same drugie tiery. W przeciwnej drużynie widzę tutaj H35, no pojazd absolutnie do nas nie, przez nas nie do ruszenia. Te dwa lajty na pewno będą chciały wjechać na górkę. No nie wiem, co robić. No zobaczymy, może się udaje ostrzelać, a potem się wycofamy. No dobrze, stąd też się da zjechać, wiesz?
Da się, wszystko się da. No i tak jak myślałem. Niszczyciel. I to by było na tyle. Już absolutnie nie należy się pchać. Manewr okrążający. Co jest świetne na takich niskich tirach, no, że jest bardzo przyjemna zabawa. Można sobie jaja porobić, szczególnie ze znajomymi. Kredyty zawsze jakieś tam dostaniemy. 7 TP. Co dalej? Wyjedzie, nie wyjedzie, bo ja się boję. Jaka hiena. Bez litości, faszysto. Naprawimy się, przeładujemy się. Bo trochę to u nas trwa. Ale... No, oby cię chudy byk. No, na bohatera? Słuchajcie, widzimy się przy wynikach bitwy. Ale żeś. Tym razem już troszeczkę lepiej nam poszło, ale jeszcze oczywiście jest to kropla w morzu potrzeb. Mamy zwycięstwo, odznakę mistrzowską trzeciej klasy. Słuchajcie, wynik poniżej średniej w dalszym ciągu. Mamy tutaj 112 punktów uszkodzeń, jednego fraga i na tym się kończy nasza przygoda. 7105 kredycików. Polecimy sobie ostatnią biteweczkę. Bardzo wiewiórka. Pyk. Zobaczymy, co teraz Bóg wojny nam przyniesie i da. Czy wydra, wygra. No, mogłoby nas naprawdę rzucić na te jedyneczki. To by było na pewno lepiej. Ze względu na tą penetrację tutaj, no, te działka niewiele robią. Niektórym pojazdom nic nie są w stanie zrobić. Same dwóje. Dobrze, sprawdźmy, jak mają szybkie te pojazdy. No, Tetrak niewątpliwie jest szybki. PZ1, czy my mamy? A mamy. T2 Light. I to dwa razy. Niewątpliwie wolę podjeżdżać pod górkę z tej strony. Nie, 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 nie. Tak. Matko, nawet taka puszka Pandory jest od nas szybsza. No, mobilność tego pojazdu wymaga wiele do życzenia, jeżeli chodzi o ten tier. Bo tu się robi gęsto. Wjechał jeden. No i tak naprawdę już tutaj. A, widzę, że standardowa sytuacja. No, nawiązanie walki tym pojazdem jest naprawdę trudne. Słuchajcie, widzimy się przy wynikach bitwy. Jeżeli mogę się tak wyrazić, bestia powróciła do garażu. Porażka. Trzeci wynik od końca, no po prostu jeden pocisk się tylko zdołał przebić. No ten tutaj, nawet trzy obrażenia, ale miał fraga. Słuchajcie,
Trzymane trafienia. Tak, całkowite uszkodzenia to jest po prostu 9. Uszkodzenia zablokowane przez pancerz 48 i 33 za naszą pomocą. Na szczęście 2910 kredytów dała nam ta bitewka. Słuchajcie, pojazd, co można powiedzieć o pojeździe? Pojazd wygląda rewelacyjnie. Ja bym go absolutnie wrzucił tutaj w przegródkę pojazdów kolekcjonerskich. No, gra widzieliście. Pojazd ma dużo pocisków w magazynku, lecz co z tego, jak nie jest w stanie przebić drugiego tieru, ta średnia penetracja 27 wymaga absolutnie wiele do życzenia, a 9 punktów średnich uszkodzeń mogłoby zrobić robotę, gdyby ten magazynek zaczął przebijać, a tak niestety nie jest. Poza tym ta mobilność wymaga też absolutnie wiele do życzenia. To, że tu pisze 52,5 km na godzinę, jak widzieliście, no pojazd rozpędza się tragicznie. Także, no cóż, pojazd kolekcjonerski, tak? Wykonany świetnie, świetnie gąsienice, super detale, ale niestety jest wiele, wiele innych pojazdów tego typu, tego poziomu, które dają o wiele więcej satysfakcji. Cóż, dzisiejszym gościem był Light 6 Vic. Z Państwem już się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Leży biedna psinka. No to pa. Szarik też mówi pa. Do widzenia, przyjemnego dnia. Pa, pa.